Duszo kochana, grzechem zmazana, czas iść się, czas oczucić, czas iść do Boga, gdy zewsząd trwoga, czas już grzechy porzucić. A pani mama też była śpiewaczką? Bardzo lubiła śpiewać. Lubiła i potrafiła. I tato tak samo. Tato tak. A rodzice na pogrzebach też śpiewali? A tego to ja już nie wiem. Pani. Tego to ja nie wiem. Mama to potrafiła na pamięć, bo ja, mój tato był kościelnym. Mieszkał w Modnie. To mama mówi, dzieci były małe, to nim wstały, to jak roraty były, zawsze były czy pół do siódmej, czy o siódmej, to ona biegła do kościoła i była na mszy. I to potrafiła wszystko odśpiewać, wszystko na pamięć. Wszystko śpiewa, bo ja to więcej z książeczki tak pamięciowo, to zwrotkę dwie tylko, a ona to potrafiła. Pani się uczyła po prostu tych melodii, jak pani już chodziła na pogrzeby, rozumiem? A tak, tak. To, ale to jest, kogo coś pociąga, to idzie i wsłuchuje i siada. Przed boski tron ślemy modły za tobą. Wieczny pokój niech Bóg ci da, a że okryłaś nam serca żałobą, świadczy o tym za, ach ta łza. To też już na koniec, na cmentarzu. Na cmentarzu. Albo śpiewają, niektóre organista śpiewa w kościele, jak przed samym wyjściem. A to jest jakaś taka nowsza pieśń? Co to za... Oj nie, stara. Nie, stara? Ale brzmi jak na orkiestrę taką. Ta, właśnie, bo to marszowo. Marszowa taka. Marszowa. Mogile ciemne, świnia wieki. To albo organista to śpiewa przeważnie. Ale my jak co chodziliśmy, to śpiewaliśmy. Ale teraz jak się nie chodzi, to... Ale kiedy się to śpiewało? Jak mówię, albo jak było na cmentarzu już puszczone ciało, albo przed wyjściem z ciałem. Na koniec, jak już ksiądz skończył wszystko i się doszykował do wyjścia. Pisać i mówić. To jest tak? W mogile ciemnej śpi na wieki. Na końcu jest... świadczy o tym łza, nasza łza. Albo ach, ta łza. Tak? Ja tu mam to, ach, ta łza. Na krótki czas a żegnaj nam, boi nas Bóg, powoła tam. Na krótki czas a żegnaj nam, boi nas Bóg, powoła też tam. Jedna osoba jak śpiewa, to jest trudno to wszystko, te zgłoski wszystko wymówić, bo to no, ucieka, po prostu ucieka głos. No, idzie, pasuje. Teraz pasowało. Bo to trzeba albo się musi troszkę przeciągnąć, albo nie dociągnąć i to te słowa pasują, tylko jak się źle zaśpiewa, to nie wychodzi. I z tym po też prostu wyszło. No. Pani Zosiu, ja bym chciała jeszcze raz, bo to jest nie taka prosta ta melodia. A nie, właśnie, że nie jest taka prosta, bo to trzeba zwolnić, to trzeba przeciągnąć, to trzeba podnieść. No i takie zaskakujące są. No, właśnie, właśnie. Ta, bo tak u innych pieśni to tak jest. No, ta jest taka dynamiczna. Jednako, nie? A tu nie, bo to jest marsz. Dlatego. Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy. Przyjmij dar smutny, który ci składamy. Przyjmij dar smutny, który ci składamy. One były głośno śpiewane, te pieśni? No jak, głośniej na powietrzu, to gdzie? Przecież na pół wsi będzie leciało. Ale na, jak normalnie, się... każdy śpiewał sobie normalnie. Przecież żeby, jak śpiewa się, przecież głośników nie było dawniej. Tylko jak to potrafił swoim głosem. Jeszcze byśmy śpiewały Barbaro Święta. No właśnie, chyba by mi pani tego nie śpiewała. Barbaro święta, perło Jezusowa, ścieżko do nieba grzesznikom gotowa, wierna przy śmierci patronko smutnemu
konającemu. Twojemu Jezu świętym sakramencie, niech mnie nakarmi w ostatnim momencie. Ostatnie słowo Jezus i Maryja, niech mnie nie mija. Szczęście to wielkie przy mej śmierci będzie, gdy Jezus Matką Najświętszą zasiędzie. Przekonającym Ty ocieraj moje śmiertelne znoje. Pani Zosiu, a to kto się w opiekę? Bo to takie ładne jest. No to możemy. Kto się w opiekę podda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, szczerze ufa Jemu. Ciebie On złowczy obierzy, wyzuje i zaraźliwym powietrzu ratuje. Może być gniewliwych, kamień, nie musi być a u was jak jest? Zjadliwych, tak? Może jak zjadliwych, a może być gniewliwych. Gniewliwych, tak, bo myśmy gniewliwych mamy. A tam no, zjadliwych też by się daje. Kamień, kamień, tak? Tak, kamień tu jest tak gniewliwy. Tak. No i co teraz? Za dużo jest pieśni. Musimy dopisać sobie tekst. Już nie będzie wolno jeść, pić na urzędzie i intraty, intraty rachować. To ja moment. Szkatuły pakować. Dobrze, tak. Szkatuły pakować. Ja się opierałam na śpiewniku, a pani z kartki ma ciekawsze intraty rzeczy. I tam też jest gad zamiast mól. Tak. Momenta i dni konarowe. Już drugiego. Kurczę, jakie ładne. Żegnam was godziny cukrowe, momenta i dni konarowe. Już zegar wychodzi, indeks nie zawodzi, do wiecznego spania śmierć duszę wygania. Bije dwunasta godzina. A kiedy się śpiewało to pieśń? To 12 jak dochodziła, przed 12, przed 12 w nocy. I to było do godzinki, przez to się nazywa. Jeszcze jak zaczynaliśmy, to przeżegnaliśmy się i wieczny odpoczynek za zmarłego i potem zaczynaliśmy śpiewać. Ile leżał zmarły? A dwie noce. Dwie noce. Tak, dwie noce. I przez dwa wieczory było śpiewane? Dwie noce. Dwie noce śpiewane. A na trzeci od dzień? 20 do północy. Się właśnie tak o 20, o 19, tak no, zależy jak to. A kto przychodził, znajomi czy? To ze wsi, to kto znał przychodził tak, ale to ze wsi, tam jest z drugiej wioski, trzeciej jak go znali, to nie to, że. Teraz to jeden do drugiego tak nie chodzi jak przed. Nie wiem, czy macie tam? Zobaczcie. Ja będę z panią śpiewać. No tak, ale tam ci czuję. Oni mają mamy, takie śpiewnice. Mamy. Ktoś tam jeszcze potrzebuje? Szukałem. 597. Takie długie? Bardzo długie. Bardzo długie. Bardzo długie. To na pogrzebie też? Też byśmy śpiewali. Też, też. Bo to takie to trochę marszowe, takie lżejsze. Hmm? Witaj, Janie z Bolesława. Ma się stawić przed Wacława, bo król tak rozkazuje i siebie potrzebuje. Bo król tak rozkazuje i siebie potrzebuje. A, też tylko dwie. Na początku wszystkie normalnie.
Dobranoc Ci, Pani Świata, Pani Nasza Święta. 423. Tyś łaską stwórcy bogata, bez mady poczęta. Dobranoc wonna i mija niepokalana, Maryja, dobranoc. Dziewicąś. Tak, dziewicąś byś chciał, być chciała. Tak, być chciała, tak. Mhm. Dziewicąś być chciała. Świętym, że zapytam, prawda? Dziewicąś być chciała. Dziewicąś być chciała. A tam też tak jest było? To będzie trudno się nauczyć wam. No, bo to jest trudne, to może coś łatwiej. Nie, my jesteśmy aminę. Chwałaś, chwała jest wspaniała, krewność serca okrocić. Niech łaskawie świata wrzawie ujmie sprośność to chodzi. To dbożywy nadpodziwy, jej wielmożność uboga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. Co dbożywy nadpodziwy, jej wielmożność uboga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.